Hello, tu Alasz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja właśnie siedzę w samochodzie, ponieważ jedziemy do hodowli, ale jakich zwierząt i jakiej rasy dowiecie się dopiero na miejscu. Oczywiście zostawcie subskrypcję, razem z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych filmików. A my już dojeżdżamy, więc widzimy się na miejscu. Tak, tak, kochani, pojechaliśmy dzisiaj do hodowli piesków rasy szpic wilczy. Uwaga, uwaga, jeśli ktoś ma cukrzycę, nie zalecam, bo przybiegły właśnie do nas szczeniaczki i atakują moją siostrę. O, a teraz przybiegły jeszcze do mnie. Czyż to nie jest słodkie? Szczeniaczkami pobawić się troszeczkę na ogródku. Zobaczcie, jak atakują kamerę. Chyba są nią zaciekawione. A w ogóle przypominają mi samojedy, które są chmurkami, a te chyba to są deszczowe chmurki, prawda? Jeśli zatem nie widzieliście odcinka ze samojedów, koniecznie zapraszam was na ten odcinek i zobaczcie, czy na wasze oko też są do siebie podobne. Jestem dzisiaj ze mną pani Zosia. Jesteśmy dzisiaj w hodowli psów razy szpic wilczy. A hodowla nazywa się? Ninio Als. Ninio Als, tak? Tak. No dobrze, może zaczniemy od pierwszego pytania. Ile taki piesek żyje? O matko. Długo generalnie one żyją. One tam, jak na Wikipedii by podało, to tam 10-15 lat, ale to wiadomo, zależy jak on się chowa. Generalnie to jest zdrowa rasa, więc raczej to są takie długie. No nasze to żyły po 16 lat nawet. O, no, a nawet widziałam ostatnio jednego chłopaka, który nawet miał chyba 19 lat, więc trochę z nami pobędą. Pewnie też zdarzają się przypadki, gdzie psy takie żyją 20 może. No, myślę, że by się znalazło. On taki też, jak się go kupuje, trzeba przemyśleć, że on taki piesek długo żyje i że... No zostanie z nami przez dłuższy czas. Jak się żyje właśnie z takim pieskiem? Czy jest to pies problemowy? Czy to jest piesek aniołek? Myślę, że ciężko by znaleźć takiego psa, który jest aniołkiem tylko i wyłącznie. Generalnie rasa ma swój charakter, więc generalnie jak ktoś podpatrzy, że może, bez konsekwencji, to będzie to wykorzystywać, nasze słabości, ale no to jest rasa, no ja z nią żyję po prostu od malucha i w sumie innego sobie nie wyobrażam i żyje się nam z nimi wspaniale. To są tacy super towarzysze, bardzo mądre, za żarcie zrobią wszystko, co tylko chcemy, ale czasem uparte i jak stwierdzi, że on czegoś nie chce, to będzie z nami walczył o naszą, kto jest silniejszy, kto ma silniejszą wolę. O swoje. Tak, dokładnie. Zaprosiliśmy właścicielkę hodowli. Mamę. Mamę Anię, żeby też swoim doświadczeniem nas pomogła. Cześć, witam. A co trzeba mieć na uwadze, kiedy się bierze właśnie takie opieki? Przede wszystkim, czy mamy dla niego czas, czy naprawdę jesteśmy zdecydowani. To nie może być taka decyzja chwili, że o Jezu, fajny, super piesek. Słodziutki, taki misiu. Ja chcę mieć. Taki misiu. Taki misiu. Dokładnie. Tylko chodzi o to, że ten piesek będzie, one się bardzo przywiązują.
Czasem są to psy jednego właściciela. Chodzą za nim, pilnują i... Taki Daimon. Daimon, jak ktoś czytał Mroczne materie. I dla niego zmiana właściciela jest potem trudna. To jest, no, bierzemy sobie członka rodziny, tak? Więc jakby to jest najważniejsze. Jeżeli wiemy, że chcemy naprawdę, przemyśleliśmy to i mamy czas, no to jest naprawdę bardzo fajny przyjaciel. Bo decyzję psa to też trzeba przemyśleć, tak. Co będzie się robiło za rok. Bo to tak, co z wakacjami, co z... No co za rok, co będzie, jak pójdę do pracy. Wiadomo, teraz wszyscy pracowali, siedzieliśmy w domu, to było łatwiej, ale co będzie, jak wrócę do pracy. No jest to akurat fajna rasa z tego względu, że one sobie dobrze radzą same w domu. Natomiast, no jeżeli nie lubimy spacerów, to może niekoniecznie. Bo taki spacer to jest dla psa inne tam doznanie, może sobie powęszyć nowe rzeczy, bo tutaj w tym ogródku to przecież ile razy on może pobiegać i o wszystko obwąchać, więc zawsze jakiś tam spacerek może, musi być. Żeby mógł z innymi pieskami. Tak. Dokładnie, bo to właśnie w sumie jest w szpicach dosyć ważny aspekt, że jeśli bierzemy szczeniaczka, to są psy, które jeśli w młodym wieku nie będziemy socjalizować z innymi psami, to one wtedy mogą mieć problem. Jest coś takiego właśnie, że musimy w tych wczesnych latach jakby pokazać inne pieski, że można się z nimi bawić i one wtedy będą super, będą się ganiać i bawić i kochają innych, ale jeśli zapomnimy o tym, no to potem może być problem i no, że tak powiem, nasz piesek może się bać innych psów bardzo. Jeśli on nie pozna tego swojego otoczenia za młodego, to po prostu dla niego to będzie coś nowego, będzie to coś nieznanego, a one zazwyczaj, jako że to są psy stróżujące, to w tym momencie spotkają coś nowego, coś, czego ja nie znam, no to ja temu nie ufam, więc będzie na przykład na niego szczekał. Czyli tak jak trzeba właśnie pokazać, że to... Tak, że to jest... Tak jak właśnie Dorce, tak? Tak, dokładnie. Tak jak Dorce. Ten pies nadaje się jako pierwszy pies. Myślę, że jeśli zapiszemy się do swojego przedszkola, na przykład, albo zaznajomimy się z jakąś tam behawiorystyką i jesteśmy, że tak powiem, twardzi w naszych przekonaniach, bo nasze szpice niestety każdą naszą słabość będą wykorzystywać, no to myślę, że nie ma problemu, bo w ułożeniu, jeśli się na tym porządnie skupimy i się do tego przyłożymy, to raczej nie ma problemów. Może jedynie to tam kwestia pielęgnacji, bo jednak mają sierść, więc trzeba trochę o to zadbać. Ale tak ja to myślę, że raczej chyba nie. No ja zawsze polecam wszystkim osobom, które biorą szczeniaka od nas, żeby zapisali się do psiego przedszkola. Szczerze mówiąc, nasze maluchy, ponieważ są jeszcze w domu, a już są takie troszkę starsze, to też są zapisane do psiego przedszkola, zaczynają kurs w przyszłym tygodniu. I nie dlatego, że my nie wiemy, jak to zrobić, tylko dlatego, że właśnie chcemy, żeby poznały inne rasy, żeby ktoś okiem tak z zewnątrz popatrzył na to, co robimy, bo bardzo często jest tak, że no piesek przychodzi, my od razu na niego reagujemy, tak? No i trudno nie zareagować na takiego słodziaka, a to nie o to chodzi, tak? Czasami to my musimy wyjść. Pies powinien przychodzić, kiedy my go wołamy, a nie do końca, że my jesteśmy na zawołanie psa. Także tutaj czasem jest fajnie, jak ktoś palcem pokaże. Natomiast rzeczywiście z doświadczenia z poprzedniego miotu dzieci, które właściwie wszystkie przeszły psie przedszkola, to się mają fajnie. Tak, i to też chyba były takie u niektórych pierwsze psy. I są to psy, które mieszkają w bloku, więc tak naprawdę one się słuchają bardzo fajnie. Tak. Dorka mieszka w Warszawie czasami i w bloku. No my nie mamy problemów, jakby od mojego szczeniaka z nią ćwiczyliśmy i teraz to po prostu jakby na przykład puszczenie jej ze smyczy, to nie ma problemu, bo wiem, że zawsze do mnie przyjdzie. A są to psy, które szybko się uczą, czy raczej? Bardzo szybko. Dorka, podaj łapę, to się chyba nauczyła w godzinkę, jak nie szybciej. No właśnie tak. Ja do niej łapę, ona podaje. Tak, tak. To już jej powitanie jest, śmieje się, że zawsze jak przyjdzie ktoś nowy, to przychodzi i podaje łapkę. W rankingu mądrych psów, czyli takich, które chcą się uczyć, są na 10 pozycji bodajże. I to głównie dlatego, że jakby największym psem, największym problemem w nauczeniu czegoś szpica nie jest pokazanie komendy, bo to złapie w ciągu 5 minut, tylko wypracowanie sobie tego, żeby ten pies chciał to dla mnie zrobić.
No tutaj oczywiście, że smaczki pomagają, bo tak, tutaj to jest żołądek na nogach. Tak. Mój pies zrobi wszystko ze smaczki. Tak, to taka jest różnica pomiędzy szpicem a na przykład owczarkiem niemieckim, że owczarek niemiecki to on tak po prostu z zasady. On chce z nami współpracować, chce wszystko z nami robić. A szpic? To on ma takie, no, jak dasz mi dobre żarcie, to okej, to możemy robić, więc jak się znajdzie dobre smaczki, no to można wszystko. Można go przekupić. Tak, no to takie trochę małe przekupstwo, ale na przykład szpice wilcze odnosiły bardzo duże sukcesy w zawodach obedience, w agility, więc generalnie można z nimi dużo wypracować fajnych rzeczy. No i szybko łapią. No, mądrale są straszne, je. Na przykład nasze to się same drzwi na przykład nauczyły otwierać. Więc to właśnie ten jeden aspekt, że no trzeba... To oby szczeniaczki nie zobaczyły, bo szybko się nauczyło, tak. Tak. Przyjechał do nas na wakacje szczeniak i się raz zobaczył, jak babcia otwiera i już... Tak, już potem sama otwierała. Coś miałam teraz powiedzieć, ale wypadło mi z głowy. A, już wiem. Czyli jak zobaczy właśnie też taką, jakby nauczy się złej rzeczy, to mogą być z nim problemy. Z każdym psem tak jest. Mhm. Natomiast zawsze trudniej jest wyplenić złe zachowanie niż nauczyć czegoś nowego. Ale są metody na to oczywiście. Poprzez zapomnienie, na przykład jeżeli kopię, no to na przykład zmienienie miejsca lub zagrodzenie tego terenu czasem się da. Czasem da, wystarczy dać inne miejsce udostępnione specjalnie, czy to możesz kopać, tak? Natomiast wszystko da się wypracować. Mój pies jest taki, że jak on coś wykopie lub coś zniszczy, jak tylko przyjeżdżamy do domu, to ona od razu się chowa do wody i wie, że coś źle zrobiła i jak tylko wyjdzie, to od razu tak skula ogon i jest jej smutno. No, te szpice mają podobnie. Mój pies po prostu się przyznaje do winy. To nie, to nasze są. One tak spojrzą, to nie ja. I tak będzie, nie, to nie ja. Teraz nie wiadomo, kto to zrobił, jaka matka jest. Wiadomo. Nie, to zawsze. Nie, są po prostu ich mimika czasem. To inteligentne. Prostu, tak. One wszystko wiedzą. Tak śmiesznie czasem Dorka, jak wyciągnie sobie coś tam, jakiś papier ze śmietnika. I ja tak słyszę już, że ona coś tam grzebie. Mówię, dobra, nie będę mówić nic. No i patrzę, idzie Dorka, tutaj trzyma jakąś torebkę, idzie, skrada się. Patrzy, widzi, że ja ją widzę, a ja mówię, Dori. A ona po prostu tak wypuszcza, idzie dalej. Ona nic nie miała w pysku. To nie ja tutaj to. A potem takie, co to tutaj robi? A jak się nazywa? To jest Etna. Elza. Tu jest to po prostu doznanie sensoryczne. Jak tak? Tak. Miłość, tak. No, buzi. Buzi. No, co tam było? Czy to są psy zdrowe, czy raczej takie, które mają jakieś problemy zdrowotne? Nie, generalnie jak przeglądałam i poszukiwałam chorób, które mogą mieć szpice, to takich nie znalazłam. Jedyną, które jest, to jest takie genetyczne schorzenie PHTP, ale już od wielu lat są badania genetyczne, są tak dobierane do hodowli, że to są psy wolne od tego genu. Także poza tym to tak naprawdę nie spotyka się praktycznie dysplazji. Właściwie rzadko kiedy są alergiczne. No wiadomo, teraz trochę się czasy zmieniły, trochę też nam się klimat zmienił i zanieczyszczenia są większe, więc czasem się coś pojawia, ale rzadko. Jest to rasa pierwotna, więc tak raczej nie chorują. To nie jest piesek, który jak na przykład słyszę od znajomych, że ich piesek wyszedł na spacer i wraca i przeziębienie. U nas to się chyba przez 20 nasze, lat to ani razu nie przeziębiły. Tak, przez 20 lat to właściwie głównie do weterynarzy chodzimy, tak, na szczepienia. Szczepień, odrobaczenia, no i na USG, jak się dzieci spodziewają. Tak. To jest właśnie trudno, żeby taki piesek w zimę na przykład się przeziębił, bo jednak ma taką grubą... Tak. Ale zdarza się, że się potrafią przeziębić, jeżeli zmieniamy im temperaturę. Mhm. To znaczy nie ma problemu, jeżeli piesek jest cały czas na dworze, i na przykład mieszka nawet przy mrozach na dworze, dla niego nie ma to żadnego problemu. Nasze nawet czasem do budy nie wchodziły. Ale zaczyna się problem, kiedy jest na przykład 2 dni w domu i ma gorąco, a potem zostaje na dworze i ma bardzo zimno, minus 10 na przykład. To wtedy może się przeziębić, ale to są tak naprawdę niegroźne rzeczy, to szybko przechodzi. One sobie generalnie same ze wszystkim fajnie radzą.
No i też tak. Radzą sobie bardzo dobrze z jedzeniem. Tak naprawdę mogą być wszystkożerne. A bo piesatka wykazuje. No tak. Podam i wybuje. Tak. Potrafią zjadać różne rzeczy. Beli zżarła McNuggets. Tak w temacie. Mojego? Dorka? No tak, no przychodzę i patrzę ją na jedno stole. To właśnie a propos tego, że nie wybaczą nam naszych błędów. I znowu, ja nic nie jadłam. Ja nic nie jadłam. Tak. Ostatnio przyłapałam, że tak powiem, mamę dzieci, która się dorwała do otwartego pomieszczenia, w którym stały worki z karmą. I zeżarła tak ze 3 kilo tej karmy, mniej więcej. I potem wyglądała co najmniej jakby miała rodzić za chwilę ponownie. To 3 kilo więcej przebyła. Myślę, że może nie. Nawet więcej, bo jak to napęczniała, była strasznie gruba. Ale oczywiście nic jej się nie stało. Nawet bym powiedziała, że no kolacji nie dostała, to aż tak bardzo nie protestowała, ale już przy śniadaniu była awantura. Nie to myślę, że wyglądają jak niedźwiadki, to jeszcze mają taki duży żołądek jak niedźwiadki. Mają żołądki. Po prostu. To jest żołądek i no i serducho i nic poza tym. Naprawdę. A właśnie, skoro mają taką, jak było właśnie o tej zimie i o tej grubiej sierści, to jaką pielęgnację wymagają? Zależy trochę od tego, jaką sierść ma nasz pies, tak, bo to się trochę różni pomiędzy osobnikami. Niektóre mają bardzo na przykład rzadki podszerstek, mają głównie ten włos. Inne mają z kolei bardzo gęsty ten podszerstek, inne mają takie, które się bardziej filcuje, inne mają takie, które jednak mniej, więc to trochę trzeba dobrać do każdego pieseczka. Trudno pewnie jak mają kołtuny, bo czasem czy właśnie... Tak, mają takie miejsca, o które trzeba dobrze zadbać. To znaczy tak. Psy mieszkające w bloku zawsze będą miały tego podszerstka w mieszkaniu, będą miały tego podszerstka mniej. Wyczesanie takiego psa nie jest problematyczne, zajmuje to kilkadziesiąt minut. Fajnie jest, jak się to zrobi raz w tygodniu, ale nie do końca trzeba. No te wrażliwe miejsca by trzeba było przyczesać. Natomiast psy mieszkające na dworze najczęściej bardzo mocno się ochudszają. I je trzeba wyczesać bardzo intensywnie w okresie lnienia. To jest taka rzeczywiście praca, jak wyczeszemy, to nam zostanie drugi pies. Tak, taka kubka. Drugi pies obok z samego futra. On jakby schodzi wtedy wszystko i to trzeba zrobić dokładnie, bo jeżeli tego nie zrobimy, to możemy zrobić krzywdę pieskowi, bo jak on się zmoczy, tam się może skóra podparzać i tak dalej. W każdym razie absolutne minimum to jest wyczesanie porządne psa, jak zaczyna lnieć. A później no to zależy od tego, co chcemy. Tak, wiadomo, że jeżeli zaniedbamy trochę, to mogą się pojawić niewielkie flicaki za uszami na przykład. Włos obtłuszczony generalnie, tak on jest. I wtedy tak jak samo jest. Tak. No bo to jest jakby ta sama grupa. Tak. A czy dogadują się z innymi zwierzakami, na przykład z kotem? Jeśli socjalizujemy je jakby jako szczeniak, to oni mają najmniejszego problemu. Cokolwiek by to za zwierzę nie było, no to będą żyć po prostu jak z siostrą, bratem. Tak, one nie polują. To nawet Dorka tak śmiesznie kiedyś chciała kota poznać pierwszy raz. Jeszcze była takim większym szczeniakiem i ona tak do niego podbiegła, żeby się pobawić ten kot. Też ja, no właśnie też ja myślę, że jakby od urodzenia na przykład myszkę nie miała. Nawet nie od urodzenia. Nasze dzieci w zeszłym roku pojechały. 15? Tak powiem. 15 tego nie miała. I teraz pojechała. Kotem żyje. Tak. No właśnie też widziałam filmik, gdzie chomiczek przytulał się z kotkiem. I no, królika teraz ma w domu, jeszcze tam tak miała. No więc generalnie, jeśli nauczymy je, że tak powiem, akceptować, to jakby nie ma najmniejszego problemu i kochają z innymi zwierzakami się bawić. Myślę też, że mogą czasami też być ciekawe, dlatego też podbiec pobawić się, ale inne zwierzaki nie zawsze, jak nie są. Tak też może być. Na przykład wyżły to jak zobaczą na przykład kota, to one tak stoją i bez ruchu. Tak, od razu na polowanie. One wystawiają. I właśnie przy zakupie takiego pieska, jakich cen możemy się spodziewać? O matko, to jest chyba najtrudniejsze pytanie.
Dlatego, że to bywa różnie bywa, też zależy skąd. Tak, przede wszystkim my hodowcy jest nas niedużo, dosyć. Tych miotów nie jest za dużo. W zeszłym roku chyba było tylko 34 mioty w Polsce. Więc to w porównaniu na przykład z owczarków, jakby niemieckich, krótkowłosych tylko, było tam około 760, a długowłosych 800. Wow. Także polecamy na pewno dobre hodowle. Dlatego, że tak jak mówiliśmy, tutaj w tej rasie jest bardzo ważna wczesna socjalizacja. Tak. Czyli żeby one poznawały jak najwięcej rzeczy, żeby ze względu na tą nieufność. Jeżeli jest niezależność. Jeżeli jest w dobrych rękach i hodowca dba o to, żeby one właśnie jako takie maluchy miały bodźce, miały inne zwierzęta, zabawy. Miały ludzi, miały zabawy, to jakieś one, różne bodźce. Tak, to jest dla nich bardzo ważne. Dziękuję! A znowu minął. Że tak powiem, na ceny to myślę, że takie wyjściowe ceny to jest tak od 4 do 5,5 tysiąca, do 6 nawet czasami, to zależy. No to nie są takie małe pieniądze, ale za takiego przyjaciela się opłaca. Ule. A macie jakichś czempionów? Tak. Dorka teraz została czempionat młodzieży zrobiła, więc skończyła w marcu. Teraz zaczynamy już czempionat polski. Dorosły, tak. Ati jest zwycięzcą klubu z zeszłego roku, a Ciri jest też zwycięzcą klubu z zeszłego roku, bo tam jest pies i Sunia dostali tytuł. Jak to powiedzieli, żeśmy zgarnęli wszystko, natomiast powiem tak, my mamy... Ojej, co to jest? Tak, to chyba wyciągnęły mamusi. O, kogoś chyba dorca. Ktoś chyba był u niej u fryzjera. Co tam otworzy? A tak z ciekawości, jak wygląda właśnie takie psie w przedszkole? Czy tam psy się uczą, jak chodzić na smyczy i tak dalej? To generalnie są takie jakby kursy, które wprowadzają takie podstawowe komendy, żeby zacząć jakby uczyć współpracy psa, żeby on chciał z nami w ogóle pracować, ćwiczymy nad skupieniem, jakieś takie w stylu siat, jakieś przywołanie uczą. No i myślę, że też jest dużo takich. Bo to są zazwyczaj behawioryści prowadzą, więc też jest socjalizacja ze szczeniakami pod okiem behawiorysty, czy to jest dobrze przeprowadzona. I myślę, że jest dużo takiej wiedzy właśnie, jak postępować z psem, czego nie robić, czego nie robić, na przykład jak nie coś robić. Jedzenie przy stole, tak? Tak. Myślę też taka na przykład nauka czystości, co zrobić. No to ja mam dla was coś. O ja. Takie treserki dla piesków z buta. Mój piesek poleca. No to słuchajcie, trzeba będzie przetestować. No dobrze. Myślę, że mogę zaraz zawołać Dorcie. Możesz i zobaczymy. Możesz też malucha nauczyć czegoś. Tak? Mamy nauczyć malucha? Dobra. Kochani, teraz Dorka przetestuje smakołyki, ale najpierw musi zrobić z Zosią kilka sztuczek. Let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving. Oczywiście ja też musiałam spróbować. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out this song. Jak ja, to oczywiście też moja siostra. I'm
wanted. Anyone more falling forwards onto the floor. Feels like I felt. A teraz zdjęcie pamiątkowe. I've seen you in a movie. I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already. Kochani, na dziś to tyle. Jeśli wam się podobało, oczywiście zostawcie subskrypcję i lajka. I widzimy się w kolejnym odcinku. No to pa, pa!